Cześć, ktoś narzekał, że u mnie na kanale nie ma filmów o suplementach. Yy, oczywiście takich, które działają. Proszę, już są. To znaczy jeden, ale działa. Kreatyna, zapraszam. Żeby zrozumieć, jak działa kreatyna, muszę cofnąć się do początku i poruszyć temat energii, którą wykorzystuje Twój organizm. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest wysoko adenozynotrifosforan, tak zwane ATP. U ludzi jest to jedyna użyteczna forma energii wykorzystywana do syntezy składników własnych komórek, składników macierzy pozakomórkowej lub w transporcie substancji przez błony komórkowe. ATP wykorzystywane jest również do pracy mechanicznej skurczu mięśni, jaką wykonujesz codziennie ćwicząc na siłowni. Moi drodzy, tutaj musimy się na chwilkę zatrzymać. Muszę Wam wyjaśnić, dlaczego w filmie o kreatynie mówię Wam o jakiejś tak, tam ATP, inne bzdury. Moi drodzy, bo tak naprawdę my jako ludzie nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć energii. My tą energię musimy pozyskać z jakichś źródeł, albo z pokarmów roślinnych, albo z pokarmów zwierzęcych. Sami tej energii niestety nie jesteśmy w stanie wytworzyć. My ją jedynie przetwarzamy. Przerabiamy biochemicznie, tak. Formy energii u nas się są w stanie zmienić, natomiast my sami tej energii nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Inaczej no, pożywienie było, nie byłoby nam w ogóle potrzebne, tak? bylibyśmy wystarczalni, gdybyśmy nie suplementowali jakieś tam witaminki i tak dalej: aloes i yy, inne głupoty. Natomiast. Yy, yy, yy. Pozyskiwanie pokarmu nie miałoby sensu, tak? no bo w tym momencie tą energię sami byśmy wytwarzali. Moi drodzy, druga rzecz, o której wspominałem w filmie to znaczy ATP jego rola. Jak kluczowy jest to związek, niech świadczy fakt, że nasz organizm potrafi go pozyskiwać z wielu źródeł: po pierwsze, z fosforylacji oksydacyjnej, po, po drugie, z glikolizy, w szlaku glikolizy. Po trzecie z cyklu kwasu cytrynowego i jeszcze jako dodatkowo z magazynów, z fosfagenów, czyli no takich związków, które będą omówione w, w dalszej części filmu i pełnią one w funkcję magazynową, zapasową, jeśli chodzi o tutaj no przede wszystkim resyntezę ATP. Zapasy ATP są potrzebne m.in. do prawidłowego skurczu miocytów, czyli Twoich mięśni. Źródła te nie są nieograniczone i wystarczają jedynie do wykonywania krótkotrwałego wysiłku. Adenozynotrifosforan jest odtwarzany z fosfokreatyny w reakcji katalizowanej przez enzym kinazę kreatynową, zgodnie z zapisem. Drugim bardzo ważnym związkiem wysokoenergetycznym, który występuje w mięśniach szkieletowych jest fosfokreatyna. Magazynuje ona energię niezbędną do skurczu mięśni. Fosfokreatyna jest związkiem, który powstaje z trzech aminokwasów glicyny, argininy i metioniny. Kolejno w nerkach, wątrobie i mięśniach. Dobowa produkcja tego związku w organizmie nie jest wysoka i wynosi około 1 g. Jeśli wykonujesz jakąkolwiek dyscyplinę sportową, to twoja fosfokreatyna jest także wykorzystywana jako źródło energii. Jak podstawową formą energii jest fosfokreatyna, świadczy fakt, że korzystamy z niej praktycznie w każdej dyscyplinie sportowej, począwszy od szybkich wyskoków w siatkówce, szybkiego przejęcia piłki lub oddania strzału na bramkę. Fosfokreatyna regenerowana jest dosyć szybko i po wykonaniu takiego wysiłku jej zasoby w mięśniach powracają do stanu wyjściowego już po kilku minutach. Podczas wykonywania treningu o dużej bądź bardzo dużej intensywności energia potrzebna do resyntezy ATP pochodzi głównie z jednoczesnego rozkładu fosfokreatyny oraz glikolizy beztlenowej. W pracującej komórce mięśniowej podczas reakcji fosforylacji katalizowanej przez kinazę kreatynową kreatyna ulega przemianie do fosfokreatyny, której rozkład jest głównym procesem wykorzystywanym w komórce mięśniowej do resyntezy ATP. Jest jednak małe ale. Resynteza ATP z fosfokreatyny spada niemal trzykrotnie w stosunku do tempa glikolizy. I tutaj pojawia się pole dla działania suplementów, które zawierają kreatynę. Ich wysoka skuteczność związana jest ze zwiększeniem dostępności wolnej kreatyny i fosfokreatyny w mięśniach. Kreatyna nasila również tempo resyntezy fosfokreatyny oraz usprawnia proces transportu fosforanów między mitochondriami a acetozolem. Moi drodzy, jak już pewnie się domyślacie, kreatyna nie jest jakimś cudownym, super suplementem, który sprawi, że będziecie wygrywać zawody od razu i w ciągu trzech dni nie wiadomo jak, jaką dużą masę mięśniową wyrobicie. Kreatyna ma solidne podstawy do tego, żeby była skuteczna, i jest skuteczna. Jest chyba najbardziej, najbardziej przebadanym suplementem, jeśli chodzi o sport, i jej skuteczność jest potwierdzona w wielu badaniach. Kreatyna jest bezpieczna te badania były nawet kliniczne przeprowadzane u osób z jakimiś Tutaj no, dysfunkcjami nerek, także no, wygląda na to, że wszystko jest ok. Kreatyna oczywiście występuje naturalnie w naszym organizmie, jest syntezowana z trzech aminokwasów glicyny, argininy i metioniny. Także no, możecie ją dostarczyć naturalnie, bez suplementów, po prostu przyjmując dużą dawkę tych aminokwasów, które znajdują się między innymi w mięsie no nie jest to może niemożliwe, ale no dziennie ten kilogram wołowinki no musiałby wpaść. No łatwiej oczywiście dostarczyć to suplementem, jakimś sprawdzonym. Natomiast dla chcących, jeśli chcecie faktycznie spróbować podnieść ten poziom kreatyny w diecie naturalnie, wtedy, wtedy te aminokwasy muszą być dostarczone, ponieważ z nich jest syntezowana kreatyna. Żeby było śmieszniej, często kreatyna traktowana jest tak po macoszemu, to znaczy y, mięśnie, y, siła, masa. Kasza ryż i kreatyna zrobi z ciebie. Tak nie jest. Kreatyna wykorzystywana jest w wielu przypadkach klinicznych, między innymi w rehabilitacji osób po udarach, po operacjach. Po związaniu z resztą kwasu fosforowego, kreatyna staje się fosforanem i może posłużyć jako źródło energii, np. dla pracującego mózgu. Istnieje szansa, że mózg zacznie zużywać fosfokreatynę, obniżając jej stężenie, żeby oszczędzać zapasy APP. Oczywiście, no... No, kreatyna jest wykorzystywana nie tylko w sporcie, chociaż jest świetna, jeśli chodzi o sport, natomiast jest wykorzystywana również w fizjoterapii, w stwardnieniu rozsianym, w chorobach serca, u pacjentów cierpiących na chorobę serca i w wielu, wielu innych odłamach medycyny, w gałęziach medycyny. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że dotarliście do końca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do komentowania, łapka w górę. No i widzimy się za jakiś czas. O Jezu, moi drodzy, zapomniałem powiedzieć o tak ważnej kwestii jak dawkowanie. Standardowo dla sportowców od 5 do 30 gramów na dobę, bez fazy ładowania, ze względu na to, że różnice w wysyceniu tkanek po 3-4 tygodniach nie występują. Oczywiście najlepszą formą monohydrat, po co przepłacać? To wszystko, chyba. Chyba.